chcę przede wszystkim też podziękować wszystkim służbom, policji, prokuraturze, służbom specjalnym, że przy tym okrutnym, ohydnym, bestialskim mordzie, który zaistniał, co do którego trudno w ogóle znaleźć słowa odpowiednie, żeby je potępić, że udało się szybko ująć sprawcę i że wymiar sprawiedliwości będzie działać. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Proszę teraz odpowiedź na tą drugą część pytania. Tak, dziękuję bardzo panie premierze. Również chciałbym przyłączyć się do tych słów jeszcze raz i podziękować zarówno policjantom, jak i prokuratorom zaangażowanym bezpośrednio w tą sprawę. To była bardzo dobra współpraca tam na dole, może powiedzieć, nadzorowana przez mojego zastępcę na bieżąco, może powiedzieć przez 24 godziny na dobę, pana Krzysztofa Siraka, zastępcę prokuratora generalnego. To śledztwo pokazało, że państwo może działać sprawnie wtedy, kiedy wysyła naprawdę dobrze przygotowanych ludzi, korzysta z najlepszego sprzętu i prowadzi bardzo szeroką akcję wobec tak okrutnego przestępstwa, budzącego grozę i przerażenie, że człowiek jest w ogóle zdolny do takich nikczemności. I w tym sensie mogę powiedzieć, że to jest świadectwo jak najlepszej współpracy i wielkich zasług i policjantów, którzy pracowali tam bezpośrednio na miejscu i prokuratorów. Jedni i drudzy przyczynili się do wykrycia tego sprawcy, ale też chciałbym podziękować Polakom, wszystkim tym, którzy przekazywali nam ważne informacje. One też nie były bez znaczenia z punktu widzenia, miały znaczenie z punktu widzenia ustaleń tego śledztwa.